kandydat zrobi parkowanie, my też zrobimy, ale my zrobimy nie. Jedzie pojazd, bardzo dobra decyzja. Mimo, że było. Uważam, że takie inicjatywy jak wasza są bardzo korzystne dla osób przede wszystkim, które przystępują do takiego egzaminu. Chodzi o to, żeby właśnie obalić to tabu. Wyjeżdżamy na kolejny egzamin państwowy w Opolskim Ośrodku Egzaminowania. Jak widzisz, sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo zaczął padać deszcz, a więc trzeba pamiętać o bardzo istotnych elementach. Zapraszam do materiału deszcz na egzaminie w module z materiałami dodatkowymi, bo to są rzeczy, które często podczas kursu umykają z programu szkolenia. Instruktorzy zapominają, a potem jest problem na egzaminie. Kandydat ma przerwany egzamin, bo czegoś tam nie dopilnował, bo czegoś nie wiedział, co musi dopilnować. Nie będziemy o tym teraz rozmawiać. Jedziemy zobaczyć, jak kandydatowi pójdzie, którędy egzamin będzie prowadzony przez egzaminatora, jaką trasą. Na skrzyżowaniu w lewo. Skrzyżowaniu w prawo zwrócił uwagę, że dość długo było zielone światło. No i co to było? No i jak się można zatrzymać w taki sposób? Długo zielone światło było, a więc można było przewidzieć, że ono się za chwilę skończy. Natomiast jak należy zachować się wobec sygnału świetlnego kolorze żółtym? Przepis mówi jasno. Sygnał żółty oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Sygnał żółty nie dotyczy kierującego, który nie jest w stanie zatrzymać pojazdu bez gwałtownego hamowania przed sygnalizatorem. Przed sygnalizatorem oznacza zgodnie z zasadami tego egzaminu w tym przypadku. No i zobacz, kandydat nie widzi z tej pozycji sygnału warunkowego. W tym przypadku przepis mówi, że kierujący jest obowiązany zatrzymać się w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym. A w przypadku braku tego miejsca, bezpośrednio przed sygnalizatorem. Co powinien był kandydat zrobić? Albo przewidzieć wcześniej, że się zapali żółte i być na to przygotowanym, albo przejechać na tym żółtym sygnalizatorze. Jak widać, zahamował za linią już. Zakładam, że to kandydat zahamował. Czyli nie mógł zatrzymać się przed. Jedziemy prosto, czyli będziemy egzamin przerywać. Prawdopodobnie. Chyba, że nie było takiego polecenia. Nie zwróciłem uwagi, czy wcześniej przed był prawy kierunkowskaz. Nie, chyba wszystko jest w porządku, bo byśmy skręcili w prawo tutaj, żeby zakończyć egzamin. A więc egzaminator uznał pewnie tylko jako błąd, a nie przerwanie. I kontynuujemy. Czyli to jednak zatrzymanie było przez kandydata. I jak już powiedziałem, niepotrzebne. Żółty sygnał nie dotyczy kierującego, który nie jest w stanie zatrzymać pojazdu bez gwałtownego hamowania. Zgodnie z tym, gdzie jest miejsce zatrzymania. Jedziemy w lewo, po prawej. Daleko ten Volkswagen, a poza tym on wyjeżdża ze strefy ruchu, jest włączającym się.
i mamy przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych, nakaz skrętu w prawo i znak stop. Jak zauważyłeś, przeczytałem znaki od dołu do góry, ponieważ tak należy je czytać. Przejazd rowerowy i znak stop. Ustąpienie pierwszeństwa i jedziemy. Jeśli znaków jest kilka na słupku, na jednej rurze, że tak powiem, to czytamy znaki od dołu do góry. Dzięki temu zawsze będziesz jakby mieć świadomość tego, o co zarządcy drogi chodziło. To, co jest istotne, będziesz potrafić lepiej zinterpretować niż od góry do dołu. Wbrew pozorom tak się to robi. Na skrzyżowaniu w prawo, czyli jedziemy zgodnie z przewidywaniami na malinkę, tak zwaną. Sygnał warunkowy przed nami. Natomiast ciężarówka jedzie pewnie w lewo, dlatego nie skorzystała z tego warunku. Zawsze zbliżając się do sygnalizatora, jeszcze raz spojrzyj, jaki jest sygnał. Bo czasami to ruszanie spod sygnalizatora trwa chwilę. Czasem czas świecenia sygnału jest krótki i można się zdziwić. Prosto, rozumiem, czyli tutaj tylko ta historia zwężenia jezdni. Takie zwężenia robi się właśnie po to, żeby było bezpieczniej, żeby przejście było krótsze. Trzeba bardzo uważać lewe lusterko, czy ktoś lewym pasem za nami nie jedzie. Tu są formalnie dwa pasy ruchu w naszą stronę. Jeśli zmieszczą się pojazdy, zobaczcie, idealny dowód. Teraz obok nas panda wyprzedza. Są niewyznaczone dwa pasy ruchu. Tak jak kandydat jedzie środkiem teraz, to nie powinno tak być, chyba że skręcamy w lewo. Już on o tym wie, no to teraz kierunkowskaz, zmiana pasa. No i teraz sytuacja jest czytelna. Naturalnie ustąpienie sprzeciwka, bo tutaj my jedziemy w lewo. I jeszcze my poczekamy na to Mitsubishi. Po skręcie już zaglądam na przejazd rowerowy. W lewe lusterko tam wstecz zaglądam, czy nikt nie jedzie. Bo tu jest przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. I my prosto. Naturalnie bez kierunkowskazu, bo my prosto. Strefa 30. Ustąpienie z prawej, nie widać tu za bardzo skrzyżowania. Równorzędne, przypominam, w strefie 30. Bardzo często, najczęściej są skrzyżowania równorzędne.
Jedzie z przeciwka pojazd, ale ja zdążę zmienić pas ruchu, wrócić na swój. Skrzyżowanie równorzędne. Trochę zza tych krzaków mniej widać, więc trzeba zwolnić, zajrzeć. Ten próg zwalniający tu nie bez powodu został stworzony. To wniesione skrzyżowanie. Ustąpienie z prawej. Przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. I my ustąpienie z prawej. Będzie parkowanie po prawej stronie, czy zawracanie? Będzie zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego. No to my sobie również to zrobimy. Tu musi kandydat uważać, bo przód samochodu zmienia pas ruchu. Zajeżdża na lewy pas, tak? I my również. Robimy dokładnie to samo zadanie. W cudzej bramie. Kandydat będzie za chwilę wyjeżdżał w lewo. Zobacz, przed nami na wprost droga, również jednokierunkowe skrzyżowanie. Musi kandydat teraz tu ustąpić, gdyby coś jechało. I jedziemy w lewo. My też ustępujemy, bo my jesteśmy włączającym się do ruchu w tym momencie po dokonaniu zawracania. To zawracanie było z naszej inicjatywy, a więc zatrzymanie nie wynikające z warunków i przepisów. I na skrzyżowaniu w lewo. Znowu równorzędne ustąpienie od prawej i sprzeciwka. Po skręcie piesi, gdyby byli. Oczywiście cały czas jesteśmy w strefie 30. Ustąpienie z prawej, zwolnię, bo nie widzę za bardzo. I zmiana organizacji ruchu jest znak ustąp pierwszeństwa, więc skrzyżowanie już nie jest równorzędne. Uwaga na przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych zarówno po tej stronie, jak i po drugiej stronie skrzyżowania. Zwróć uwagę, a więc już popatrz sobie tutaj szeroko na rowery. Tam dalej za skrzyżowaniem po drugiej stronie też sprawdź, czy nie nadjeżdżają rowery, żeby się nie musieć zatrzymywać na środku skrzyżowania. Ustąpienie lewa, prawa. Rowerów nie ma, tam pieszy, za tego Forda nie wychodzi żaden. Muszę mieć pewność, że tu nie wychodzi żaden pieszy. I pani sobie zakończyła parkowanie, a my jedziemy dalej. Oczywiście strefa 30 i jedziemy w lewo. Ustąpienie sprzeciwka.
skrzyżowaniu w lewo. Ustąpienie sprzeciwka, rzecz jasna. Dziękuję. Jak widzisz, nie ma żadnego zastanowienia się, żadnego myślenia, tylko od razu jedziemy. Żeby się nie rozmyślił, bo jak się rozmyśli, to będzie kicha. Tu troszeczkę bliżej lewej, jakbym był, byłoby lepiej, bo jednak byliśmy na jednokierunkowej. No i znowu się rozpadało. Zasłonięte, tutaj nie widać pieszych. No i nieustąpienie pierwszeństwa. Było skrzyżowanie równorzędne ewidentnie. Ten pojazd nam nie ustąpił pierwszeństwa, zmusił nas do zmiany prędkości, hamowania. Widać, że to jakiś byle jaki kierowca, bo stoi na przejściu dla pieszych na przejeździe rowerowym. Platek. Stoi, bo pewnie nasz kandydat tam stoi przed nim i nie może pokonać tego skrzyżowania. Lewo. Przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych i droga z pierwszeństwem. Nic nie jedzie, nic nie jedzie sprzeciwka, nic nie jedzie, jedziemy. Na tym odcinku strefa 30 się nie obowiązuje, bo ona się kończy przed tą drogą, jak widać, kandydat przyspiesza. A już hamuje, bo skrzyżowanie z ruchem okrężnym. I my gdzie? I my zawracamy. I skąd ten samochód sprzeciwka ma wiedzieć, dokąd my jedziemy? My jedziemy w lewo, jak się okazuje, nie zawracamy. No to jest ta dziwna moda w Opolu. Jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie lewy kierunkowskaz przed skrzyżowaniem ruchu drogowym uznawany jest przez wielu za niepotrzebny. I parkowanie. I po co to się zatrzymywać? Przed skrętem w lewo też kandydat się zatrzymuje, jak chce skręcić na skrzyżowaniu? Przypuszczam, że wątpię. I parkowanie zrobione zgodnie z przepisami. Zwróć uwagę, tutaj są czerwone linie, wobec czego nie są to znaki drogowe wprost. Więc jeśli nawet staniesz na tej linii, zadanie nie może być ocenione negatywnie. Natomiast ma być możliwość wysiadania po obu stronach pojazdu. Stoimy czy czekamy? Jedziemy, dobrze, poczekamy sobie później. Na razie. Przejazd rowerowy z przejściem dla pieszych. Ustąpienie pierwszeństwa pojazdom na skrzyżowaniu. I znowu strefa 30. Jaki był cel trąbienia tego? Co to za instruktorzyna uczy trąbić? Sytuacja nie była za żadnym zagrożeniem.
To, że pojazd od lewej nie ustąpił pierwszeństwa, to prawda. Ale to nie było zagrożenie bezpośrednie. Nie było powodu do trąbienia. To jest raczej oznaka jakiegoś chamstwa. Pytanie tylko, czy to była decyzja instruktora, czy kandydata. No nieważne. Mamy znak ustąp, zadanie, tabliczka T6C, wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej, a więc ustąpienie pojazdom od prawej i sprzeciwka, czyli tak jak ta panda, tylko ona akurat nie wiadomo dlaczego miała prawy kierunkowskaz. Wielu kierowców uważa, że jak zjeżdża z drogi z pierwszeństwem, to ma włączyć kierunkowskaz. Oczywiście jest to nieprawda, jest to nieprawidłowe zachowanie. Nie ma takiej potrzeby. Czym innym jest kierunek jazdy, czym innym jest to, którędy przebiega droga z pierwszeństwa. O, Audi prawidłowo. Volkswagen Transporter prawidłowo. To, że jedzie po pierwszeństwie, nie zmienia faktu, że musi włączyć kierunkowskaz. Super. Co tam z prawej? Czyściocha. I jedziemy w prawo. Za nami już 21 minut egzaminu. Jak widzisz, nie zatrzymuję się na przejściu dla pieszych, bo go nie mogę opuścić. Troszkę niepotrzebnie tu kandydat czekał na ten pojazd z lewej strony. Ta Dacia jechała daleko, dość wolno. Znaczy może nie wolno, ale była na tyle daleko, że można było spokojnie ten manewr. A, bo to chyba fura zgasła. Coś mi się zdaje. No, jedziemy. Już tam piesza próbuje przejść. Czy pieszy. Ja na tą BMW-kę poczekam, bo nie wiem, od ona staje. Dobra, no to tu ostrożnie, bo tu są remonty jakieś, przebudowy akurat. O. Super. No i w takim miejscu zawsze uważamy. Wiadomo, że w takim miejscu jest szczególna sytuacja. Czasami można najechać na ciągłą linię, jak nie ma innej możliwości, ale właśnie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Nie zwróciłem uwagi, czy zadanie hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu było zrealizowane. Chyba jeszcze nie. Kolejny dowód na to, że tu są ewidentnie dwa pasy ruchu niewyznaczone. Skoda nie wie, czy nas wyprzedzać, czy nas nie wyprzedzać. O, teraz dopiero się zmobilizował. Na skrzyżowaniu w lewo mamy kierunkowy sygnał. Niektórzy go nazywają bezkolizyjnym, ale ja bardzo Cię proszę, abyś nie używał tego pojęcia, dlatego że owszem, po skręcie wszyscy uczestnicy ruchu powinni mieć czerwone światło, jeśli Ty masz zielone na tym torze jazdy. Ale to jeszcze nie oznacza, że to jest bezkolizyjne. Bo pewnie nieraz w życiu widziałem... O, co to tam? Jakaś niepewność nastała. Pewnie nieraz widziałeś uczestników ruchu, którzy na czerwonym przechodzą lub przejeżdżają. A więc sygnał strzałki kierunkowej nie daje bezkolizyjności. Daje tylko to, że inni mają czerwone, ale
to nie jest bezkolizyjne. Mówienie w ten sposób, myślenie w ten sposób obniża nasz instynkt samozachowawczy, ochładza nasze spostrzeganie pewnych rzeczy i jest ryzyko, że czegoś nie zauważymy i dojdzie do zdarzenia drogowego zupełnie niepotrzebnie. Jak widzisz, po kolei zmniejszałem biegi, aby hamować silnikiem. Samochód bez dotykania hamulca się prawie tu zatrzyma. Czy stoję za daleko od pojazdu poprzedzającego? Absolutnie nie. Uważam, że to jest absolutne minimum tej odległości. Widzę kawałek nawierzchni. Gdyby jechał pojazd uprzywilejowany za nami, musisz ułatwić mu przejazd, czyli musisz zjechać do prawej. Jak zjedziesz do prawej, jak tylne koła się nie skręcają, żeby zjechać do prawej, trzeba pojechać do przodu. Bo tylko przednie koła się w samochodzie skręcają. Nie da się tego zrobić inaczej. Jak staniesz blisko poprzedzającego pojazdu, to nie jesteś w stanie zjechać do krawędzi jezdni. Zjedziesz przodem samochodu, ale tył zostanie praktycznie na środku. No, jedziemy do zawracania. Cały czas zostawiam włączony, wiadomo, no i będziemy tutaj zawracać za chwilę. Ustąpienie sprzeciwka naturalnie. Nie ma chyba wątpliwości. Dużo pojazdów sprzeciwka jedzie, więc długo kandydat czeka na odpowiedni moment. Dla nas jest łatwiej, nikt nie jedzie sprzeciwka. Skręcamy i tu wyjeżdżający po prawej stronie biały busik ma nam ustąpić pierwszeństwa. No i zakładam, że na skrzyżowaniu w lewo, skoro kandydat już zajął lewy pas ruchu, więc i my zajmujemy lewy pas ruchu. Pewnie takież polecenie było. Jak widać, strzałka kierunkowa znowu, czyli znowu to nieszczęsne tylko bezkolizyjne, które nie jest bezkolizyjnym. Wiem, używają tego pojęcia instruktorzy, bywa w książkach pisane, ale to jest głupie. Jest tak samo głupie jak przejeżdżanie przez przejazd kolejowy z zaporami, które są otwarte, bez upewnienia się, że nadjeżdża pociąg, że nie nadjeżdża. I szeroko tutaj, żeby podwójną ciągłą nie złapać. Rowerzystów nie powinno być, ale przypominam, że to nie jest bezkolizyjne. Zawsze się trafi jakiś artysta, który może na czerwonym przeciąć, bo mu się wydaje, że zdąży. I po co nam to? Ustąpienie pierwszeństwa, trzeba od lewej dobrze zajrzeć. No i ostatnia prosta, ale nie luzujemy się. Nie luzujemy się. Wiele może wydarzyć. Po pierwsze ustąpienie sprzeciwka, a po drugie pamiętajmy, że na terenie WORD-u mogą poruszać się ludzie, którzy są w dużych emocjach.
albo nie zdali, albo zdali i się cieszą i biegają czasami z radości i może ci ktoś wybiec. Bardzo trzeba na to uważać. Tutaj w tym obszarze szczególnie. No i wynik, jak widać, pozytywny i zapraszam na kolejny egzamin.